Siemanko, ja jestem Lucek. Dzisiaj będziemy bawić się w Car Mechaniku. Tak jest, moi drodzy. Będziemy się bawić w Car Mechaniku, bo zostało dodane nowe darmowe DLC. Jeszcze nie wiem nawet co to jest, dopiero pierwszy raz uruchomiłem tą grę od jakiegoś czasu, bo skończyłem w nią grać, wiecie jak, skończyłem serię. I teraz jest jakieś DLC, podobno samochody 4x4, jakieś cuda bajery, sprawdźmy to. No i dobrze, jesteśmy sobie w grze. Rozpocznij. Co my tutaj mamy do wyboru? Graj. O, właśnie, o to mi chodziło. Coś się tu nowego pojawiło. Brak zapisów gier. Turbo add-on. Co to cholera jest? Słuchajcie. No nic, karierę sobie tu odtagowałem. Tryb wolny, jakieś zlecenie zero. Dobra, zacznijmy od tego dodatku. On był darmowy i wprowadził nam ponoć dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Okej. Zamontuj nowe koła. Koła mojego auta są już mocno zniszczone, wymień je proszę na 4 nowe sztuki. No dobra stary, zobaczmy. Wow, słuchajcie moi drodzy, czemu muzyczka nie gra? Mamy tutaj Jeepa, Jeepa tutaj mamy. Znaczy to jest jego odpowiednik w tej grze na pewno. Ale gdzie tu jest muzyczka? Czemu muzyczka tu nie gra? Cholera jasna. Gdzie tu się włącza muzyczkę? Ktoś mi powie, ej, nie ma muzyczki. Dobra, goddammit. To jest profesjonalny zakład. Ej, co tu można? A, dobra, tu są koła. Silnik, co to jest? Przepustnica V6. O rany, to jest zupełnie inna bajka, cholera jasna. Tutaj ten rozrusznik. Ja pierdziele, ale jaja, no to będziemy grać. No dobra, mamy wymienić wszystkie koła, tak? To nie powinno być trudne zadanie, o ile wiemy, jakie tutaj koła są do wymiany. Okej, moje umiejętności odkręcania śrub się zachowały. W ogóle jakie to koło wielkie jest. Na pewno wszystkie koła trzeba wymienić? Zamontuj nowe koła, dobra. Wszystko jasne. Kurde. Co wy na to powiecie? W ogóle nie wiem, coś tak bez tej muzyczki cicho i niefajnie. Okej, okay. Rozmontowane. W ogóle zobaczcie, nie ma tutaj lewarków, tylko są jakieś cegły, czy... Nie, to jest, są bodajże jakieś... Jakieś coś jest z gumy, o. Musimy kupić nowe, tylko... Ja nie wiem jak one się nazywają, ale zaraz to na pewno sobie sprawdzimy, moi drodzy. Okej, okej, okej. I załatwione. No dobra. Teraz sprawdźmy, jakie to są koła. Ojej, o, okej. Okay. Jakieś Wanderer. Koło Waldhorn. Dobra, będę wiedział. I mamy kupić 4 sztuki, mamy na to 4000, chyba 500 gotówki. Możemy jakąś pożyczkę wziąć i tak dalej, ale poszukajmy. O, jest coś tutaj, widzę. 4 koła, zostanie nam 500 dolców. Ile kupiłem? Raz, dwa. Chyba tyle. Dobrze kupiłem? Jak myślicie? Ej, nie to! No, części. Hops. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, jeszcze umiem liczyć, fajnie. Dawno nie byłem w szkole, to wiecie. Mogłem sobie zapomnieć. Zakładamy koła. Ale wydaje mi się, że trochę wolniej się wkręcają te śrubki. Nie wiem czemu. Myślicie, że wszystkie te rzeczy mi się skasowały? Teraz sprawdzimy sobie. Ale może nie. Może mi się tylko tak wydaje, bo dawno nie grałem w Car Mechanica, powiem wam szczerze. I mogłem wyjść trochę z wyprawy. No ale zaraz o tym się przekonamy. Tych zleceń ponoć w tym dodatku jest 20. W ogóle ja jestem zaskoczony. Słuchajcie, jest to gra za 2 dychy. Ja kupiłem ją za 2 dychy, niecałe w dodatku. I jeszcze mamy tutaj darmowe DLC. Gdzie mamy zupełnie nowy samochód, zupełnie jakieś tam nowe części, zupełnie inna bajka niż te samochody, które z którymi miałem tutaj wcześniej do czynienia. Ponoć 20 nowych zleceń, także jest naprawdę spoko. Pierwsze sobie już pokonaliśmy, chodźmy dalej. Okej, co tym razem? Wymień wszystkie zużyte części silnika. Potrzebuję wykonać generalny przegląd silnika. Wymień wszystkie uszkodzone części. Okej, okay, co my tu mamy? Czy to jest jakiś nowy samochód? Nie wydaje mi się, zdaje się, że to był samochód z podstawowej gry. Zobaczymy, co tutaj widać. Nie, tu jest wszystko standardowe.
raczej tu nic nowego nie uświadczymy. Chodźmy do środka i zróbmy badanie komputerkiem. Okej, i już kończymy. Hops. Skończone. Teraz wysiadamy sobie z samochodu. Gdzie jest radyjko do cholery? Wiem, że gdzieś tutaj stało. Ono zawsze stało sobie tutaj chyba. Na tej szafce, a teraz jego tu nie widać. Cholera, jasne. No dobra, podświetlimy sobie samochód. I sprawdźmy, co tu nie gra. Ojej, takie pierdółki jakieś drobne już widzę. Nie podoba mi się to. Przepływomierz do wymiany. Po alternator. Podejrzewam, że rozrząd też. No nic, badamy po kolei. Nie ma się co rozczulać tutaj. Koło pasowe napinające jest. Spoko. Pasek klinowy, spoko. Pompa wodna jest uszkodzona, ale ją można sobie zregenerować. Chyba podobnie jak alternator. Tego nie możemy sprawdzić. Skrzyni biegów też nie możemy sprawdzić. Podejrzewam, że jest całkiem spoko. O, właśnie. Czyli być może i filtr powietrza też będzie do wymiany, ale sprawdzimy. Być może też świece, nie wiem jak tam świece, nie widać chyba tutaj za bardzo. Oj. No nie będzie widać, dobra. Ściągamy pokrywę. No musimy najpierw wszystko zbadać, żeby... O właśnie, jedna świeca, dwie świece do wymiany. Plus jeszcze chyba, jak to się nazywało? Moduł zapłonowy. Okej, to wszystko ściągamy. Przepływomierz możemy sobie zregenerować, także nie ma z tym problemu. Zaraz, coś mi tu nie gra, moi drodzy. Chodźmy do komputerka na chwilkę i sprawdźmy w tych podręcznikach. O, proszę! Proszę bardzo, wszystko mamy na zero. Muszę sobie kupić ulepszenia, w dodatku mam mało kasy. Cholera, tutaj się wszystko od nowa robi w takim razie. No to nie fajnie, to już nie fajnie. No dobra, w takim razie musimy sobie moduł zapłonowy kupić na pewno. Tamto główienko sobie zregenerujemy, żeby zaoszczędzić pieniądze, no bo ja teraz muszę uważać, żeby nie stracić wszystkich pieniędzy, żeby nagle nie trzeba było robić pożyczki. To jest poważny problem. Okej, filtr powietrza też wymieniamy. Nie to. Hops. Świece dwie. Czy ja wszystko zapamiętam? Powinienem wszystko zapamiętać. Będziemy ćwiczyć moją pamięć teraz, moi drodzy. No dobra, dwie świece, przepływomierz, rura ta do powietrza. Filtr powietrza. Jest, mamy tutaj. Te wszystkie rurki, pierdółki, niepierdółki, zaraz to sobie poszukamy. Jest, moduł zapłonowy na pewno. Świece też dwie kupimy. O, tutaj mamy tą rurę do lotu powietrza. Przepływomierz możemy sobie zregenerować, więc to zostawiamy. Natomiast świeca, gdzie jest świeca? Świeca, pokaż się, pokaż, jesteś tu. Raz i dwa. Na szczęście to są tanie rzeczy, więc nie ma problemu. Chodźmy teraz do imadła. Aha, jak już będziemy szli do imadła, to od razu naprawimy sobie wszystko, bo tutaj mamy jeszcze alternator do wymiany. Raczej do naprawy może, może tak. I pompę wodną. Żeby ściągnąć pompę wodną, musimy ściągnąć też napinacz paska i pasek rozrządu sam. Tak, tak i tak. Ok. A teraz chodźmy sobie do imadła i naprawmy wszystko po kolei. Przepływomierz, alternator, pompa wody. I zdaje się, że to tyle. Teraz hops. I zakładamy wszystko po kolei. Ciach. Ciach. No, zakręcaj się tam. Ekstra. Pompa wody. Tak, tak, tak. No, zakładaj się. Jest. Pasek rozrządu. Napinacz paska. Pasek klinowy. I do góry, do góry. Świeca, raz i świeca, dwa, załatwione. Teraz tutaj, okej, zakładamy filtr, zakładamy osłonę czy pokrywę, pyk. Przeważnie te pokrywy są na takie zatrzaski, no ale tutaj mamy śruby, pyk.
wolno się te śluby wkręcają. Ja myślałem, że jednak te wszystkie nasze umiejętności zostaną zachowane z podstawki, że tak powiem. Właściwie to też jest podstawka, tylko po prostu mamy tutaj ciach. Okej, okay. I sprawdźmy. Tutaj. O, załatwione. No to chodźmy do następnego zlecenia. Okej, okay. I z tym razem wymień skorodowany wał napędowy. Kolega z stacji diagnostycznej powiedział mi, że mój wał napędowy niedługo się rozsypie. Jest tak mocno skorodowany, że wymień go proszę. Dobra. 1500 dolców mam. Mamy wymienić tylko wał napędowy. Ale wiecie co? Ja coś czuję w portkach, że to nie będzie takie łatwe zadanie, bo żeby chyba wymienić wał napędowy, musimy ściągnąć dyferencjał. W ogóle tu wszystko jest skoro... o rany, co tu trzeba? Ja pierdziele. Patrzcie, jakie jaja. Żeby wymienić... nie, czekaj, to jest wał napędowy... nie, to nie jest wał napędowy, to jest... to jest po prostu jakiś tam... co to jest do cholery? To jest chyba tłumik, tak? Tak, to jest tłumik. Wał napędowy mamy na pewno tutaj. Żeby to wymienić, to muszę wymienić... oh, fucking shit. To się da wyciągnąć od dołu, a gdzie tam? Trzeba to od strony kół robić. Cholera jasna. Dobra, to ściągamy dwa koła. Mam nadzieję, że wyszarpiemy jakoś ten wał napędowy ze skrzyni, bo się normalnie chyba pochlasta. Hops, hops. I chyba przez właśnie od strony koła będziemy mogli wyciągnąć amortyzator. A gdzie tam? Amortyzator to w ogóle zupełnie inna bajka. Nie wiem, jak ja mam to wyciągnąć, naprawdę. Jakoś od dołu trzeba spróbować znowu. No nic, koło zdemontowane. Jedno, drugie, trzecie i czwarte śrubek. I... no i co? No i co ja mam zrobić, do cholery? No dobra, spróbujmy jeszcze raz od dołu coś tam wykombinować. Ale nie wiem, co z tego będzie, moi drodzy. Bo... jest ciężko, kurczę. Dobra, coś tutaj się dzieje, coś się dzieje. Amortyzator, o tak! Amortyzator chyba wyciągniemy. Co jest? Aha, sprężyna pierw, tak? Okej, okay. Teraz amortyzator, aha, dobra, już jesteśmy w domu. Najpierw sprężyna, później amortyzator. Hops. Hops. I teraz całe to gówno. Ciach. Zobaczcie, ile tu trzeba rozkręcać. Myk. I uwaga. A, wspaniale. Wał napędowy. Czy możemy go sobie na jakoś naprawić? Chociaż wątpię, jak to jest już same próchno. Nie, można. Ej. Most tylny pieprza, nie naprawiam tego. Ej, to można naprawić sobie. To fajnie. Dobra, zakładamy wszystko z powrotem. Myk. Wow, ale piękny, jak się błyszczy, cudownie. Tego nie musimy naprawiać, no bo to nas nie interesuje, to za to nam nikt nie zapłaci, tak? Ej, to ja nieźle zarobię, jak uda mi się wykonać to zlecenie. Wykonałem sobie już w ogóle, czy jeszcze nie? Tak, już jest wykonane, teraz musimy tylko złożyć samochód do kupy. To świetnie, słuchajcie. Za niewielkie pieniądze udało mi się zregenerować ten cały wał napędowy. I reszta kasy idzie dla mnie, pamiętacie? Ja dostałem 1500 dolarów na naprawę tego samochodu, to jest sporo, a wydałem tylko 300 dolarów, 300 chyba 9 dolarów. Naprawdę to nie jest dużo. I mamy załatwioną sprawę, a teraz załóżmy sobie koła. Hops, hops, hops. I chyba będę od razu na bieżąco sprzedawał te wszystkie części, które mi zostaną z napraw. Bo po prostu nie potrzeba ich trzymać, a potem, nie wiem czy pamiętacie, ale na końcu gry właśnie Car Mechanic Simulator 2014, czyli właściwie tej gry, miałem tych części tak dużo, że ja po prostu tego nie ogarniałem. Więc bierzemy, jasne, sprzedajemy wszystko co niepotrzebne. Zawsze to kilka tych dolarów jest, o tu na przykład 159, 97, 101. 137, czy ileś, 139. No i załatwione. Także jest kilka tych dolarów więcej. Chodźmy do następnego zlecenia. Ok, wymień lub napraw uszkodzone części. Pech.
Najpierw pękł mi pasek klinowy, a potem, nie wiem dlaczego, auto nie ładuje akumulatora. Proszę, wymień uszkodzone części. No dobra, chodźmy najpierw komputerkiem zbadać, co tam może nie grać w środku. No i gotowe. Teraz mamy kilka tych części sprawdzonych w silniku tak naprawdę. Więc podświetlmy sobie już wszystko i chodźmy tutaj do środka. Czyli tak, akumulator mamy rozładowany, czyli zniszczony. I w ogóle nie mamy tutaj paska klinowego. Trzeba będzie kupić pasek klinowy. Więc tak zrobimy i chodźmy sobie do sklepu. A weźmy sobie kupmy może części używane, może będzie akurat pasek klinowy. Kto wie, co to w ogóle jest? Aha, okej, już wiem. Tutaj mostek przedni, kurczę, tu będzie napęd 4x4 też można jakoś tutaj ładować. Dobra, mamy pasek klinowy za $28. Fajnie. Wmontujmy go sobie tutaj. Będziemy musieli chyba też kupić akumulator. O, coś tu jeszcze brakuje. Aha, to jest koło pasowe napinające. Też gdzieś tam wyleciało chyba w kosmos. To tak, koło pasowe napinające. Chyba w tych używkach nie znajdziemy teraz nic takiego. Trzeba iść do normalnego sklepu. Koło pasowe napinające mamy. $100, nie jest to dużo kasy. Tym bardziej, że za zużyte części dostałem, no, dużo, dużo więcej tam kasiorki. Hops. Pyk. Pasek klinowy. O, co się dzieje? Kupiłem jakieś gówno. God damn it. Zamontujemy? Nie no, kurde. Ale mi poradziliście. Ktoś mi tam powiedział, że Luczek, kupuj zużyte części, są zajebiste. No i co? Kupiłem zużytą część i okazało się, że jest do dupy. Znaczy zużytą, używaną, tak? Straciłem $30 przez jakiegoś tam dzielnego widza. Cholera jasna. Ja muszę być stany na siebie, a tu widzę, że nie mogę słuchać czasami waszych rad. Po prostu nie mogę. Akumulator. Hop, ciach. Kupujemy nowy akumulator. Podejrzewam, że gdzieś $300 będzie to kosztować. Akumulator na początku powinien być. $350, dobra. I mamy to zrobione, zakładamy akumulator i sprawdźmy, czy to już wszystko. Uwaga! O! Coś jeszcze tu jest uszkodzone. Sprawdźmy. Auto nie ładuje akumulatora. Co tu może jeszcze nie grać? Auto nie ładuje akumulatora. To mamy załatwione. Alternator jest. Sprawdźmy tutaj, co nie gra. Rozrząd jest... O! Oho, oho, coś tutaj jeszcze mamy do załatwienia. Napinacz paska. No nic, trzeba wymienić napinacz paska. Musimy ściągnąć ponownie to wszystko. Dobra, już mamy napinacz paska. Czy możemy sobie go jakby zregenerować? Wątpię. Kurde, akumulator możemy zregenerować, ale jaja. Nawet nie wiedziałem. No dobra, chodźmy kupić ten napinacz paska. Mamy napinacz paska, załatwione. I zakładamy. Zakładamy też resztę rzeczy za chwilę. Hops. I hops. I chyba tyle, tak? Tak jest. Chodźmy do następnego zlecenia. Wymień lub napraw uszkodzone części podczas jazdy, coś mocno huczy, dźwięk zmienia się wraz z prędkością pojazdu, nie wiem dokładnie z której strony tak hałasuje. $9000, mamy tutaj żółtego Jeepa tym razem, ale wiecie co, ja czuję, że to będzie grubsza sprawa i na naprawę tego samochodu zapraszam was już w następnym odcinku, także trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, hej!